Szlifowanie posadzki. Na pytanie, czy konieczne jest szlifowanie posadzki przed aplikacją farby, jest jedna słuszna odpowiedź. Chcesz to zrobić. Poprzez szlifowanie pozbywamy się luźnych elementów podłoża, mleczka cementowego, otwieramy pory w posadzce. Do tak przygotowanego podłoża farby i żywice mają lepszą przyczepność. Jest to najważniejszy etap pracy przy renowacji posadzki. Na niewielkich powierzchniach szlifowania można dokonać za pomocą szlifierki ręcznej. Czynność ta wymaga jednak większego nakładu pracy i czasu, co może być uciążliwe. W związku z tym, nawet przy aplikacji nawierzchni epoksydowej w garażu, bardziej korzystne może być wynajęcie oscylacyjnej szlifierki posadzkowej. Wypożyczalnie sprzętu budowlanego oferują takie urządzenia w cenie około 100 zł za dobę. Jeżeli wymagane jest zerwanie starych powłok żywicznych lub dogłębne szlifowanie betonu, konieczne jest zastosowanie sprzętu z tarczami diamentowymi. Przy takich pracach warto pomyśleć nad zatrudnieniem profesjonalnej firmy wykonawczej do przygotowania podłoża oraz aplikacji nawierzchni żywicznej. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.